Kuchnia wegetariańska wcale nie musi być nudna. Dzisiaj zaprezentuję Wam wspaniałą potrawę. Będzie to zapiekanka z bakłażana z fetą pod delikatnym beszamelem. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. W roli głównej bakłażan z ekologicznych upraw. Do tego nieco masła, mleka, fety, aromatyczne przyprawy i coś chrupiącego. Tortilla. Od czego zaczynam? Zaczynam od bakłażana. Muszę go pokroić na stosunkowo grube plastry. Plastry bakłażana układam na rozgrzanej patelni grillowej. Będę grillował z każdej strony 2-3 minuty. Czas minął, bakłażany są już podgrillowane i dokładnie w ten sam sposób będę przygotowywał wszystkie pozostałe plastry. Ostatnie plastry bakłażana wylądowały na patelni grillowej. Przygotuję beszamel. Mąka pszenna ląduje w rondelku. Przesmażam ją około 2-3 minuty. Do mąki dodaję ćwiartkę masła. Po krótkiej chwili dodaję mleko. Całość dokładnie łączę ze sobą. Mieszam aż do zagotowania. To jest dość żmudny i pracochłonny proces, ale no niestety jest konieczny. W innym wypadku powstaną grudki, a ma powstać delikatny sos. Beszamel bierze swój charakterystyczny smak i zapach z przyprawy, jaką jest gałka muszkatołowa. Mleko jest słodkie, więc dodam nieco soli. Beszamel pachnie świetnie, jest gotowy. I słuchajcie, to jest ten moment, kiedy można zacząć składać zapiekankę. Bardzo proste, prawda? Na sam dół odrobina sosu. Bakłażany. Gruboziarnista przyprawa do dań kuchni włoskiej. Tutaj sprawdzi się znakomicie. Feta. Kumin, świeża bazylia i nieco sera żółtego. Kolejne warstwy będą wyglądały dokładnie tak samo. Ostatnią warstwę stanowi beszamel, nieco ziół prowansalskich i ser żółty. Zapiekanka z bakłażanem trafia do piekarnika. 40-45 minut, 185 stopni powinno wystarczyć. Moje ukochane połączenia zioła, bakłażan, beszamel i ser. Pachnie obłędnie. I teraz słuchajcie, jak każdą zapiekankę możemy podać w pewnej formie. Jeżeli chcesz, żeby wyglądała jak lasagna, pozostaw ją na kilkanaście chwil, niech wystygnie. Możesz podać ją też w troszeczkę inny sposób, bardziej na styl arabski. Jak to zrobić? Na gaz wrzucam tortillę. Placek potrzebuje zaledwie kilkudziesięciu sekund, by stał się chrupiący i lekko spieczony. Tortillę zwijam. Wykrawam porcję bakłażana, a w zasadzie zapiekanki z bakłażana i będę się starał bardzo elegancko wyłożyć ją na talerz, choć nie będzie to łatwe, bo jest to dość gorące danie, które potrzebuje nieco czasu, by osiągnąć zwartą konsystencję. Jeszcze jakiś element dekoracyjny, bo przecież nie byłbym sobą, gdybym nie dodał. Zapiekanka z bakłażana pod beszamelem z cudownymi serami
i chrupiącą tortillą. To moja propozycja na wegetariańskie znakomite danie. Mnóstwo inspiracji znajdziecie jak zawsze na kanale Na Szlaku Smaku. Zapraszam do odwiedzania Instagrama, Facebooka i czytania Polo Magazynu. Tam również pomysły na każdy dzień. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!